Jestem bardzo ciekawa, czy jesteś team obcasy, czy team płaskie buty. Jeżeli lubisz płaskie buty, albo jeżeli czasem je nosisz, to dzisiaj zapraszam Cię na wideo poradnik o tym, jak i z czym nosić mokasyny. Mokasyny to są buty, które przez wiele kobiet są określane jako babcine. Ja wiem, niestety tak jest. Ja mówię niestety, ponieważ to jest bardzo wdzięczne obuwie i mam nadzieję, że jeżeli jeszcze go nie lubisz, to troszeczkę może się przekonasz, jeżeli zobaczysz dzisiejsze moje propozycje. Już chciałabym Ci pokazać kilka sposobów, jak i z czym nosić mokasyny, ale zanim powiem więcej na temat tych zestawień, to na początek w ogóle czym są mokasyny. Mokasyny to są buty, które są oczywiście świetną alternatywą dla balerin. I gdybym ja miała wybierać, w czym częściej będą chodziły kobiety, to raczej nie. Na 100% wybrałabym mokasyny zamiast balerin. Baleriny bardzo często są mało eleganckie, są takie bardzo kapciowate. Oczywiście są piękne baleriny, ja nie mówię, że nie ma. Natomiast mokasyny w większości przypadków są świetną alternatywą dla balerin. Tym bardziej, że rzadko kiedy są na takiej super, super cienkiej podeszwie. Zawsze mają gdzieś tam jakiś taki obcasik, choćby pół centymetra, ale zawsze troszkę inaczej nasza stopa się układa i dla zdrowia naszej stopy takie super płaskie baleriny nie są świetnym pomysłem. No ale oczywiście nie jestem podologiem, więc nie będę tutaj mówiła o tym, co jest dobre dla stóp. Przejdziemy sobie teraz do tego, jakie rodzaje tych butów, mokasynów możemy wyróżnić. Ponieważ one, jak możesz zauważyć, jeżeli wejdziesz sobie na jakiś sklep z obuwiem, taki większy i tam dasz sekcję mokasyny, czy czasami to, jeżeli z angielskiego, to lords albo loafers, to możesz zobaczyć różne rodzaje tych butów. I oczywiście mamy właśnie loafersy, czyli te, które mają ten taki charakterystyczny, wycięty kształt, ale nie mają żadnych ozdóbek, nie mają żadnych frędzelków, nie mają nic przyczepione, nie mają żadnych ozdobników, takich jakby kieszonek naszytych, to właśnie są loafersy. Następnym takim bardzo popularnym, chyba najbardziej popularnym rodzajem mokasynów są właśnie pensówki, czyli penny loafers, tak to się nazywa. I to są właśnie te, które mają tą taką doszytą jakby kieszonkę, ja bym powiedziała. Dlaczego kieszonkę i dlaczego pensówki? Ponieważ tam dawno, dawno temu panowie wkładali sobie jednego pensa, ponieważ są to buty oczywiście zapożyczone z męskiej szafy, jednego pensa, który był potrzebny tam na dorożkę, czy na tramwaj, czy już nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś słyszałam taką historię, więc stąd się wzięła właśnie nazwa pensówki. Kolejne buty to są takie, które mamy z tak zwanym chwostem, czyli z takim frędzelkiem. To jest kolejny rodzaj mokasynów. Następne to takie, które możemy określić mokasynami żeglarskimi. One bardzo często mają taką jakby sznurówka albo sznureczek przeszyty dookoła buta i też bardzo często są w takiej właśnie marynistycznej, w takim stylu marynarskim i w jego kolorystyce. I bardzo przeze mnie lubiane buty, które nazywamy mokasynami samochodowymi. One mają napięcie, takie wzmocnienie, przeważnie gumowe, czasami skórzane, czyli tak jakby podeszwa nie kończy się z tyłu buta, tylko tak jest delikatnie zagięta na piętę po to, żeby nie ścierać tej pięty, gdy jeździmy samochodem. Myślę, że każda z nas, która miała płaskie baleriny, to wie, co się dzieje z piętą właśnie od używania po prostu pedałów w samochodzie. I dlatego mamy samochodowe mokasyny i one tak bardzo się nie niszczą z tyłu. To jest dla mnie genialny wynalazek. One oczywiście są mniej eleganckie. Czy żeglarskie, czy te samochodowe są mniej eleganckie niż te, które wspomniałam wcześniej. Oczywiście czym prostsze, czym mniej elementów ozdobnych, czym bardziej materiał taki elegancki, oczywiście najbardziej elegancki to skóra licowa, ale może też być lakierowana, czyli będzie wtedy taki trochę nawet wieczorowy. Jak już mamy zamsz i już jest mniej elegancko, jeżeli mamy jakieś płótno, jakiś materiał, to wtedy oczywiście ten stopień formalności spada. A dlaczego ten stopień formalności jest ważny? Ponieważ dobieramy mokasyny do różnych strojów. I oczywiście na początek mogłabym powiedzieć, do jakich okazji. Można oczywiście mokasyny ubrać na eleganckie, takie formalne okazje, czyli można mokasyny ubrać do garnitur,
garnituru, ale można też swobodnie nosić je na urlopie do krótkich spodenek, szczególnie te żeglarskie czy samochodowe. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakie jest wykończenie i styl danych butów. Także jeżeli lubisz styl taki bardzo klasyczny, elegancki, to bardzo proste mokasyny będą świetnym rozwiązaniem, a jeżeli chcesz raczej potraktować to jako zastępnik dla tenisówek, dla balerin na wycieczkę, na urlop, to wtedy swobodnie możesz nawet właśnie jakieś takie bardziej trochę może mokasyny skrzyżowane z espadrylami albo właśnie jakieś płócienne, które będą trochę krzyżówką tenisówek i mokasynów. Spektrum jest ogromne i można na wiele, wiele sposobów te buty wykorzystywać, ale bardzo ważną taką trudnością, którą wiem, że moje klientki czy osoby, kobiety, które oglądają wideoporadniki, są w grupie Kod Stylu na Facebooku, są czytelniczkami moich książek, uczestniczkami kursów online, pytają, że jak te mokasyny nosić, żeby one dobrze wyglądały. I bardzo często pada takie pierwsze pytanie, co na stopę do mokasynów? Oczywiście mokasyny można nosić na gołą stopę. Ja wiem, że niektórzy nie mogą, bo tam otarcia, no ale można nosić na gołą stopę. Jest taki zwyczaj, żeby nosić. To tak samo u mężczyzn, jak i u kobiet. Następnie możemy nosić z takimi jakimiś skarpetkami, stopkami, które są niewidoczne i wtedy my mamy ochronioną stopę przed otarciami, ewentualnie jeżeli stopa nam się poci, to wtedy no, nie musimy tak często obuwia wymieniać, tak często się nie niszczy, jeżeli mamy stopki i oczywiście można nosić też ze skarpetkami. I no, mody są różne. Można dobrać skarpetkę do mokasynów w kolorze na przykład spodni albo w kolorze butów, tak żeby ona jak najmniej była widoczna pod względem, że nie się tak nie odcinała kolorystycznie. Ale i można jakby połączyć, tak? Czyli ubieramy długie spodnie ubieramy, takie, które dochodzą do butów i ta skarpetka jest tylko wtedy widoczna, kiedy, nie wiem, usiądziemy sobie i wtedy nogawka spodnie się podniesie, wtedy jest skarpetka widoczna. Ale też można, i taka jest moda, można sobie pooglądać najnowsze trendy, żeby nosić krótsze spodnie, podwinięte spodnie i widoczne skarpetki do mokasynów. Jest to raczej rozwiązanie dla osób, które lubią modę, które lubią bawić się modą, które lubią troszeczkę takiej ekstrawagancji, trochę nonszalancji. Można ubrać jakieś piękne mokasyny, do tego skarpetki w paski i dżinsy podwinąć i wtedy one są bardzo widoczne. Oczywiście pod względem sylwetkowym nie jest to najlepsze rozwiązanie dla bardzo niskich osób, czyli poniżej 1,60 m, ani też nie jest to dobre rozwiązanie dla osób, które mają bardzo tęgą kostkę i bardzo krągłą łydkę, bo wtedy te przecięcia poziome mogą dodatkowo nas właśnie poszerzyć, zniżyć, obciążyć dół. Natomiast oczywiście, jeżeli lubisz takie szaleństwa modowe, to jest to jak najbardziej ciekawe rozwiązanie, które możemy stosować. Do czego nosimy mokasyny? Zazwyczaj nosimy je do spodni i to jest najczęstsze rozwiązanie. I oczywiście można do różnego rodzaju spodni, do różnych stylów. Jak wcześniej wspomniałam, można ubierać, zakładać je do garnituru, czyli bardzo tak formalnie. Można bardziej elegancko pod względem takim, gdzieś wychodzimy na jakieś urodziny, nie jest to bardzo zobowiązujące, ale jednak trochę elegancko, idziemy do teatru i chcemy wyglądać tak właśnie klasycznie, elegancko. Mokasyny do spodni sprawdzą się wtedy fantastycznie, ale też dlaczego nie, można wykorzystywać je bardziej na luzie, czyli gdy jesteśmy w spodniach takich no, nawiązujących do stylu sportowego, nie wiem, z lampasem albo jakichś takich nawet dresowych, z bluzą, ale też tak bardziej na luźno do po prostu szerokich spodni, do szerokich, takie czy to będą szwedy, czy to będą kuloty, oczywiście do wąskich też jak najbardziej, do rurek, do wszystkich zwężanych, takich obcisłych spodni bez problemu i tak naprawdę dla samego obuwia nie ma znaczenia, czy mamy długie spodnie całkiem, to znaczy takie, które dochodzą nam do tych butów, czy mamy spodnie 7/8 i mamy gołą kostkę. Dla mokasynów każde rozwiązanie będzie dobre. Inną kwestią jest jakby, czy w ogóle nam, naszej sylwetce pasują krótkie spodnie, ale to już jest zupełnie inny temat na inne wideo. Natomiast pod względem butów mokasyny pasują jakby do każdej długości spodni, do każdego właściwie stylu spodni będą pasowały. Oczywiście w niektórych przypadkach będzie to rozwiązanie dosyć takie nonszalanckie. I pytanie zawsze jest, czy można mokasyny nosić do sukienek i do spódnic.
Odpowiedziałabym, że w większości przypadków tak. Nie stosowałabym ich tylko wtedy, kiedy mamy naprawdę takie wieczorowo-koktajlowe wyjścia, czyli sukienki takie, które są imprezowymi. Wtedy nie do końca, ponieważ jeżeli to jest taka czy sukienka, czy spódnica, w której idziemy do biura, albo czyli troszkę zastępująca nam garnitur, czy spodnie, jakieś cygaretki, czy garniturowe, to jak najbardziej to rozwiązanie się sprawdzi. Czym bardziej sukienka na luzie, czy to będzie trochę taka wycieczkowa sukienka, czy to będzie trochę taka sukienka, która jest w stylu ala sportowym, jeansowa sukienka, spódnica, bo ja oczywiście mówię sukienka, spódnica, tutaj traktuję to naprzemiennie, ponieważ chodzi mi tylko i wyłącznie o ten dół, czyli połączenie dołu z mokasynami. Jak najbardziej można eksperymentować. Oczywiście na pewno znajdą się takie stroje, kiedy powiedziałabym jednostkowo absolutnie nie, ale co do zasady nie używałabym mokasynów tylko i wyłącznie właśnie w tych strojach wieczorowo-balowych. Wtedy albo nosimy czułenka, albo jeżeli z jakiegoś powodu nie możemy nosić obcasów, nawet takich 3-centymetrowych, to wtedy wybieramy bardziej takie eleganckie baleriny. A już wtedy nie mokasyny, czyli wieczorowo, elegancko, koktajlowo, balowo, wtedy mokasyny się nie sprawdzą, to jest jedyna sytuacja. Także mam nadzieję, że tymi kilkoma inspiracjami, które pokazałam, przekonałam Cię do mokasynów, albo pokazałam Ci nowe rozwiązania. Jak widzisz, są to naprawdę bardzo plastyczne, jeżeli chodzi i sylwetkę, i buty, i stroje, i okazje buty. No i mam nadzieję, że jakieś mokasyny będą lądowały w Twojej szafie, a jeżeli już jakieś masz, to może rozszerzysz to spektrum o kolejną jakąś ciekawą parę. Na ten moment dziękuję, no i do zobaczenia w następnym wideoporadniku.